Dobry, 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 witam. Słuchajcie, ciśniemy z tematem, bo to już jest końcowa powoli. No i znowu chciałby się powiedzieć dzień dobry Polsko. Dobra, nagrywamy, jest nagranie, pasuje, dobra, lecimy z kontynuacją. Słuchajcie, ta broń, którą on tu ma na ramieniu, my mamy już na to już mamy schemat i możemy ją zrobić, ale nie wiem, czy to jest najlepsza broń. Nie wiem. Może jest dobra, ale nie wiem, czy jest najlepsza. Na razie mi się podoba to, co my mamy z tym rzucaniem. Możemy to na dystans zrobić, a tutaj już praktycznie no, musi przeciwnik podejść, chyba że ma też jakąś ukrytą moc. Nie wiem, nie sprawdzałem, nie testowałem. Pewnie kiedyś sobie przetestujemy. A szkoda mi to wszystko rozwalać i robić na nowo, no bo nie wiem, czy znowu dam radę tak samo zrobić tą broń, którą mamy, nie? W ten sam sposób po prostu. Bo tam inne ulepszenia można zrobić, wiecie, wcześniej i ja to tak na czuja zrobiłem, ja nawet nie wiedziałem, że będzie miał to rzucane, nie? Wiecie, o co chodzi z tym rzucaniem? O, to mi się podoba, nie? To rzucanie mi się podoba, słuchajcie. Krotki i filatowa są ulepieni z tej samej gliny, to nie ulega wątpliwości. Nie ulega. Musimy się stąd wydostać. No jak tak twierdzisz? Czy to się nadaje na screena? Może i się nadaje. Gdyby nie to, że ja mam ten celownik taki ogromny. To może by się nadawało. Nie wiem, czy teraz dałem radę takiego screena zrobić, słuchajcie. Nic nie widać ogółem. Tyle wam powiem, no ale dobra, niech tak sobie będzie. Dobra. Może coś się lepszego nadarzy. Sprawdźmy tylko sobie to miejsce. Bo ja nawet nie wiem, gdzie my mamy iść tak zasadniczo. I skąd ja przyszedł? Ja chyba stąd przyszedł, co? Prawdopodobnie w inne miejsce się już nie da iść. No dobra, sprawdźmy to. Czy ja stąd przyszedł? Tu jest winda. A może ja stąd przyszedłem, ej. No chyba tak. Czy nie? Jak wiecie, że nie pamiętam? Dobra, spróbujmy tutaj jednak. Tylko gdzie ja bym tu miał jechać, niby? Chociaż mamy stąd wyjść, więc... jest może i racja, ale... Majorze, żyjecie? Nie, granat mnie zabił. Bardzo mi z tego powodu przykro. Nie chciałam tego. Zartowniś. To już jest nieważne. To co jest ważne? Dobra, trochę się ściszyłem. To znaczy ściszyłem. Musicie to zobaczyć na własne oczy. Wszystko wam pokażę. A co to jest wszystko? Zbytnio ufacie Syczynowowi, a on utrzymuje was w niewiedzy. Nie wiecie, co się naprawdę dzieje. Musicie to zobaczyć na własne oczy. Ej, czy nie wiecie? Nie macie władzy na świecie. Zrozumiecie, gdy to zobaczycie. Mam dowód. Będę czekała w Akademii Konsekwencji. Wejście jest z Latarni Morskiej. Nikomu nie ufajcie. A to był Larisa? Już nie ufam. Co to jest? A, zżyty wyleciał, dobra. Latarnia Morska, no dobra. Saraj. No dalej, ile będziemy jechać? Trzeba poszukać tą latarnię morską, nie? Znowu powiecie, że za głośno jest. Szary, za głośno jest. Dobra. Na dzień dobry zapis, czy na dzień... wybieracie, major. Może na dzień dobry jakieś jednorazowe, może jakieś coś tego figofago? To poprawili, nie? Tu się teraz za każdym razem to... Kurde, nie to. Może jakaś ammunition?
Nie wiem, z czym będziemy się borykać, z czym będziemy walczyć, więc... Co zatem wybieracie, Mac? No ale sobie walniemy jeszcze... O, jeszcze to, nie? Ja po prostu nie wiem, czy coś po drodze czasem nie będziemy musieli opierdzielić. Jeszcze tutaj w postaci sobie zrobimy, zobaczymy, czy coś tutaj mam. 216, coś ulepszymy, jak coś będę miał. To można, a co to było? No niby spoko. Słuchajcie, tu mamy prawie wszystko. Kurde, zobacz. Osłony to w ogóle. Tego też nie, to tu połowy rzeczy nie używamy pewnie, nie? Tu szok. Dobra. Niech se tak będzie, jak jest. A, tam jest latarnia. Czyli interfejsy beta. Charles, czemu do diabła tak cię interesują te pierścienie? Przestańcie je nazywać pierścieniami. Władca pierścieni? Na razie dziękuję. Ciekawe, po co ja tam mogę w to bliźnie? Przestańcie je nazywać pierścieniami, majorze. Nauczcie się myśleć, zanim coś powiecie, nie na odwrót. To interfejsy beta, które umożliwią dwóm robotom zabójcom spełnianie zachcianek ich żądnego creepana bez żadnych ograniczeń. Chcecie mieć na sumieniu kolejne życia? Co ty gadasz? Jakiego żądnego creepana? Ja mam pierścienie i nie zamierzam ich zakładać żadnym robotom. A jak długo interfejsy będą w waszym posiadaniu, majorze? Krowa. Jeszcze oddycham. Mam na to czas. Czas się skończył. Rozpoczęła się procedura asymilacji głowy Pietrowa. Sechenov przywróci roboty do normalnego stanu i zakończy waszą misję. I gdy wezwie was do siebie, zabierze pierścienie. Wychodzi na to, że wszyscy ich chcą. Po co? Czemu wszyscy chcą mieć osobistych zabójców? Pomyślcie, majorze. Kto pytał was o interfejsy beta? Sechenov ze swoimi metalowymi bliźniaczkami? Stockhausen, Klagier i prawa ręka Sechenova? Babcia Zina, tajna podwójna agentka pracująca dla nie wiadomo kogo? A może chcielibyście spełnić ostatnie życzenie Pietrowa i wręczyć interfejsy filatowej? Co się do cholery dzieje? Czy wszyscy poszaleli? Jak widzicie, istnieją dwie możliwości. Bez względu na to, kto zdobędzie interfejsy beta, rezultat będzie taki sam. Więcej krwi i śmierci. Pierścienie należy zniszczyć, zanim będzie za późno. Charles, jeszcze nie jest za późno. Jezus, tego mi się nie chce robić. A po co ja mam w ogóle tutaj otworzyć dostęp do tego? Dobra, idziemy do tej latarni. Do tej latarni mam mieć i tyle. Krowy muczą. Pasuje. Co ten wieloryb w ogóle tu robi? O co tu chodzi? Ło, panie! Ole mu ktoś dygnął! Ta opętana bomba zabiła wieloryba? Jak się suje. Rosa to najnowszy wynalazek w dziedzinie... Rosa? O kurde, ale mi dygnął. O kurde, tej. Jezus, to mnie zaraz zabije. Za głośno mam. Może tym.
Jezus, jak to trzasko. Czemu to jest tak... O kurde, ale mi to dało. Jak gdzieś czytałem, że to jest najprostszy boss, nie? Ja tu sobie nie mogę z tym kompletnie poradzić. Zaraz zginę. Ja jeszcze się zaciąłem tutaj. Zobaczcie, ile on mi życia zabiera. Wiecie, niby fajnie, bo idzie tam się... Utrzymasz na chwilę? Schować za nim, ale za tym znaczy się... No zobaczcie, jak on mnie dygnął tutaj. Ja mu nic nie zrobiłem. Coś mu w ogóle zabieram? Nie sądzę. A jakbym podlazł pod niego? Co sądzicie? Przecież ja mu nic życia nie zabieram. W jakiś sposób musi na niego być, słuchajcie. Podobno też mnie walnie. Czy wystarczy za nim latać? Słuchajcie, no w jakiś sposób to jest, nie? No, nasrane masz w łbie? Słuchajcie, trzeba było tak od początku robić, bo tak bo najwięcej zadajemy tutaj w ogóle. Najlepszy sposób chyba, wiecie? Zobaczcie, ile mu zadaliśmy obrażeń. Coś jakieś gówno wylazło z tego? Ojej. Dobra, on mnie zaraz zabije. Ale mamy sposób na niego, dobra. No dobra, zabiło mnie, ale mamy sposób na niego. Trzeba podejść na, po prostu na blisko. Chyba tak myślę. Gdzieś tam czytałem, że to jest najprostszy boss, ale... Żebyśmy się znowu nie męczyli pół roku, nie? Słuchajcie, póki mamy tutaj ten... gdzieś tu widziałem. Opis. Cześć. Opis przejścia tego... Ten boss jest najłatwiejszy ze wszystkich, jakich można spotkać w Atomic Heart. Przed bitwą wystarczy użyć adrenalina i zaopatrzyć się w amunicję do broni palnej. Taktyka jest prosta, wystrzel z pistoletu i ukryj się za zwłokami Weloryba. Za kilka minut wróg zostanie pokonany i
otworzy przejście do latarni morskiej. Sprawdzimy to? Ja bym musiał tą adrenalinę wytworzyć chyba, nie? Proszę wybrać procedurę. To są jednorazowe. Adrenalina. Czy my coś takiego mamy? Elektro. Dynamo. Odnawia energię, przywraca energię. My no w ogóle nie mamy czegoś takiego jak... A nie, kapsuła adrenaliny. Mamy coś takiego. Dobra, weźmy tego kilka. Ile? Trzy sztuki nam starczą? To jak to teraz wystrzelić tutaj? Z czego to się wystrzeliwało? Tutaj jest. Majorze, nalegam, byście zniszczyli interfejsy beta. Charles. Dobra, jeszcze raz będziemy musieli to zrobić. Pewnie tą adrenalinę wziąć, bo nie wiem, czy ona będzie aktywna teraz. Ta opętana bomba zabiła wieloryba? Ja mam tą adrenalinę aktywną, czy nie? To podpadnę. Tak powiedziałem. Kurwa. Ja nie wiem, ja to użyłem? O Jezus. Szkoda, że na niego nie można wejść, nie? Kurde, chciałem się wychylić, żeby... Ale o co z tą adrenaliną chodzi? Gdzie to gówno jest tam? Dobra, ja chyba przejdę do tej akcji. Kurwa, bo się zablokowałem. No Jezus, ale podejść teraz do niego. Bo my tak, tym sposobem, żeśmy tutaj dużo działali. Co ty na to blacharzu? Ty blacharzu ty. Podskakuj. Ty blacharo ty. To się najłatwiejszy boss. Ja tu tego nie widzę, no ale dobra. Jak to jest najłatwiejszy boss, to... Czy poprzednio sobie tam całkiem daliśmy radę, nie? Z pół życia mu zabrałem tylko... Nie miałem wyjścia. Masz na stranę wełbie? No kurwa, nie tylko wełbie na stranę przecież. Co tu robi? Co to robi? Co to jest? Ja się pytam. To jakoś chciał zablokować, jak? Czekajcie, adrenalina. Jakieś chyba plaki mi wystają, jakieś bebechy. Co to za plaki tej? W ogóle nie trafią, nie? Gdzie on jest? Gdzie on jest?
A niby broń palna najlepsza, nie? No myślę, że to robi robotę kurde tutaj niesamowitą. Nie no, po prostu ta broń to jest jedna z najlepszych broni, nie? Chyba, mi się wydaje. Znowu tutaj gówno jakieś kurwa wystrzelił. Dawaj go. A ja dopiero jak się rozkręcam. Trochę taka widowiskowo, że tak powiem, niezbyt elegancka, ładna walka. Ale no nie o to zawsze w tym wszystkim chodzi, nie? Mamy pokonać bossa i to się liczy. Słuchajcie, jeszcze mam ostatnią adrenalinkę. Czyli zobaczcie, nigdy tego nie używałem, a się przydało jednak trochę, coś tam jednak. Mamy ją na piciwostą, paskudną maszkaradę. To jest, nie wiem co to jest, to ma macki, to ma wszystko tutaj. To jest jakaś mechaniczna ośmiornica. Chyba ją pokonaliśmy. Rosi w siłę, zabij, na R się nazywa ten boss. O kurde. Dawaj panty. No trochę fancików dostaliśmy, nie powiem. To nam tutaj jakieś przejście zrobiło. Niech tak sobie skipnie trochę. Ta Rosa była niebezpieczna. Rosa. Wiedziałem, czy sobie poradzę. A istnieją o wiele potężniejsze roboty. Te stworzone do walki są dużo groźniejsze. Już nie strasz, nie strasz. Robotów bojowych. Na razie, ale po uruchomieniu kolektywu będą wszędzie. A dwa z nich będą podłączone do interfejsu beta. Czy wyobrażacie sobie, ile przeleje się krwi z powodu prywatnych celów jednej osoby? Doprowadzasz mnie do szału z tymi pierścieniami. Kiedy wszyscy przestaniecie mną manipulować? No i pasuje. Zrobione. Zadowolony? Słuszna decyzja, towarzyszu majorze. Nie wątpię, że ocaliła wielu ludzi. Być może więcej niż sądzę. Miejmy nadzieję. Miejmy. A my mamy... dojść do latarni, słuchajcie. Czy tu jeszcze będą jakieś... problemy? Słuchajcie, przechodzimy przez drzwi, które nie trzeba kodu. To znaczy kodu, czy takich wiecie. To jest cud. To mnie zaskoczyło. Czemu się nie ruszają? Udało nam się wydobyć kod dostępu z pamięci neuropolimerowej Piotrowa. To coś będzie mnie atakowało? Wyłączone. Roboty wróciły do normalnej pracy. Dobra robota, mój drogi. Wszyscy, którzy zdołali się ukryć i przeżyć, życie zawdzięczają tobie. Jestem z ciebie. Tobie. Dziękuję, szefie. Tylko tobie. Co teraz? Wracaj do Czełomieja na badania, a potem weź wolne. Zasłużyłeś. Ja się zajmę porządkowaniem tego badania. Liczyłem, że tam jeszcze coś znajdę, no ale... Już idę. Nie powiedzieliście Seczenowowi o Filatowej. Zamierzacie się z nią spotkać? Chcę zobaczyć ten dowód, którym tak się przejmuje. To się nie spodoba doktorowi Seczenowowi. Więc mu nie mów. W dupie Seczenowa. Znaczy, tam chyba gdzieś też byliśmy, nie?
Nie, no to po prostu... Latarnia morska, dobra. O, dobra, mamy zapis. Larisa! Zapisywanie. Musisz gdzieś tu być. Ufacie doktor Filatowej? Nikomu nie ufam. Nie, no trzeba tu iść, nie? Ale chcę powiedzieć coś ważnego. Jestem pewien, że doktor Sechenov coś ukrywa. Czy doktor Sechenov zdradził pan? To jest dopiero 25 minut odcinka, więc to... To znaczy, nigdy nie było takiej potrzeby. Ale teraz ta cała historia z Pietrowem... Żelman zabił Sztoka, a szef nawet okiem nie mrugnął. Czy start kolektywu jest tak ważny, że nie mógłby go opóźnić z szacunku dla zmarłych? Nie mam żadnych danych na ten temat, majorze. Nie masz danych? Ja też nie mam. Chodźmy jakieś zdobyć. No, zdobądźmy dane, tylko... Aha, a po tym? Tej, w ogóle to bym się zastanawiał 3 dni. Jak tam w liźnie? Serio bym się zastanawiał, ale tak przypadkiem. Oczywiście trafiliśmy do kibla, jak żeby inaczej. To jest wręcz normalne, jeżeli chodzi o szarego. Kiedy powiedzieli, że moją latarnię wyrwą z ziemi roboty i przeniosą z Sachalina do Kazachstanu, myślałem, że się spili. Gadają od rzeczy, ale nie. Moja latarnia stoi teraz tysiące kilometrów od oceanu. Jak eksponat muzealny. Na dół czy do góry? A tu jest na dole coś? I też jestem eksponatem. A do góry? Owszem, dostałem podwyżkę. I prawie nie muszę pracować. Wszystko robią maszyny. I ja, i latarnia. Jesteśmy tylko potwierdzeniem, że ludzkość może robić na co ma ochotę. I tu widzę, że ładnie komuś odwaliło, nie? Co on tutaj rysuje, to nie. Oni do cholery tak pilnują, że muszą tu latać spluwy, ha? No idziemy sobie zobaczyć, co tu jest do góry, nie? Może coś ciekawego jest. Może nic, a może coś jest. To skrzyneczka, wiadomo. Dobra, no było parę fantów, teraz możemy z czystym sumieniem zejść na dół. Bo tu jest to pomieszczenie, do którego musimy wejść gdzieś. Aha, tam jest, jeszcze niżej. O, to. Co tu mamy? Fotel z telewizorem? Tego się nie spodziewałem. A czego? Podejrzewam, że to pomieszczenie ma określoną funkcję. Zaraz sprawdzimy. Pewnie se siądzie. Ja się będę zastanawiał oczywiście 3 dni, jaki dać tutaj. Jakiego screena? Zdaje się, że nagłe przyspieszenie spowodowało włamanie do systemu dostępu do windy. W przeciwnym razie doktor Filatowa nie byłaby w stanie jej obsłużyć. Jesteśmy pod wodą? Włamała się sobie do windy. Tymczasem dookoła trup ściele się gęsto. To jest Neptun? Ładny. Co ja gadam? Piękny. Co za widok. Chętnie bym tam poszedł i pooglądał go sobie z bliska. Ale nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co się tam dzieje. Towarzysz Sechenov wezwał was do Czołomieju. Jak wyjaśnić opóźnienie? Poradzimy sobie. Najpierw porozmawiajmy z doktorką. Ja nawet nie wiem, gdzie jest. I spróbuję znów uciec. Tym razem pożałuję. Mam dosyć tej zabawy w kotka i myszkę. Dziwna winda. O! Dobry wieczór. Trochę fabułki. Po co tu jesteśmy? Czego ode mnie chcesz? Wysłuchaj mnie, Petrze. Spróbuję pokazać ci rzeczy z innej strony. Petrze. A potem podejmiesz własną decyzję. Wiesz, jak Sechenov chciał wykorzystać kolektyw? Co zamierza z nim zrobić? Po starcie kolektywu ludzie będą mogli sterować robotami za pomocą umysłu. I nie będą już mogli wbijać sobie noży w plecy. Brzmi całkiem miło. Ja też tak myślałam. Ale prawda wygląda inaczej. W kolektywie nie chodzi o sterowanie robotami. Sechenov zyska kontrolę nad wszystkimi jego uczestnikami. Kolektyw to diabelstwo. Nieczajew, to gorsze od niewolnictwa.
Bzdura. Hierarchia jest taka sama, tylko w sieci wirtualnej. Co w tym takiego strasznego? Chodź, sam się przekonasz. Mam pytania. Gdzie jesteśmy? Po kolei. Jest Akademia Konsekwencji. Pamięć Zakładu, Centrum Analiz i Główne Archiwum. Tutaj studiuje się działania wszystkich pozostałych kompleksów, wyciąga wnioski i tworzy macierze probabilistyczne. Kogo? Przejdź do rzeczy. W Akademii znajduje się kilka ciekawych działów. Na przykład mamy Radio Przyszłości. Dzięki matematycznemu połączeniu ech krótkofalowych i kwantowych możemy przewidzieć, jakiej muzyki ludzie będą słuchali za 5 czy nawet 8 dekad. Jest jednak bardzo szczególny dział o nazwie psychologia behawioralna obiektów spolimeryzowanych. To mają być niby ochotnicy, lecz... Jak się tu dostałaś? Dlaczego nie zatrzymały cię drofy? Pracuję tu. No, pracowałam. Tylko Sechenov może cofnąć mój dostęp. A teraz jest strasznie zajęty. A ja mu nie zagrażam. Przejdź do rzeczy. Miejsce. I bez granatów, ani innych sztuczek. Jak tylko zaczniesz kombinować, to cię wykończę. To ostatnie ostrzeżenie. Jasne, pewnie. Chodź, będzie warto, obiecuję. Dobra, prowadź. Gra zapisana, to mi się podoba. Ale lecimy dalej, bo to jest 30 minut dopiero, a... A zaintrygowało mnie i chciałbym zobaczyć, co dalej. Tu jak? Gotowy? Wyłączyć polaryzację. Gdzie my są? Co to jest? Jakiś dom wariatów? To grobowiec umysłu. Ochotnicy, którzy położyli fundamenty pod kolektyw. Pierwsza grupa uczestników nie przeżyła. Ładne jaja. Grupa 30 oszalała, 73 się zabiła, 101 pozabijała siebie nawzajem. Najlepiej poszło z grupą 204. Wszyscy przeżyli. Ich świadomość jest teraz w fikcyjnym świecie, który nazywamy... Jakie są skutki ubeczne? A ich ciała są tutaj, pod moją całkowitą kontrolą. Chcesz im coś nakazać? Po co? Żeby udowodnić, że nie kłamie. Dobra, niech staną w szeregu. Co jeszcze? No, powiedz grubemu, żeby poskakał. Wyjdzie mu na dobre. Gruby poskać. A niech wszyscy poskaczą. Żyjemy przecież w społeczeństwie komunistycznym. A więc wszyscy skakać! Tak jest! Ja sobie oczywiście screeny porobię, bo to fajne są motywy. To jest chore. To właśnie to samo miałem powiedzieć, to jest chore. To jest pojebane nawet. Cholera. Szkoda tych ludzi. Nie, właśnie tu się mylisz. Z chemicznego punktu widzenia wszyscy są teraz szczęśliwi. O to właśnie chodzi w kolektywie. Cały świat będzie wyglądał w ten sposób. Po co Sechenov miałby robić z ludzi tłum idiotów? Chce się naśmiewać z całego świata, każąc ludziom biegać na golasę i zachowywać się jak zwierzęta? Nie. Udało nam się zapobiec degradacji ich indywidualnej świadomości. Zostaną ich wspomnienia, sposób zachowania i nawet mówienia. Jednej rzeczy nie da się jednak uniknąć. Całkowitej utraty wolnej woli. Musimy z tym skończyć. Czyżby? Właśnie to Wiktor próbował zrobić. Ale ty mu przeszkodziłeś. A teraz jest już za późno. Twój chłopak oszalał i zaczął mordować ludzi. Próbował mi wmówić, że Sechenov nauczył roboty zabijać już na samym początku. Po co mu to? Po co? A po co Sechenov zaprojektował kolektyw jako system kontroli umysłów? Po co mu te specjalne neurokontrolery? Sechenov chce rządzić całym światem! I wybacz, ale jeśli tego nie rozumiesz, to jesteś idiotą! Ale co zrobiłem? Szlak! Szef! Nie zrobiłby czegoś takiego. A jednak zrobi to. W poniedziałek. Trudno mi w to wszystko uwierzyć. Ale pomogę ci, cokolwiek zamierzasz. Zwrócisz się przeciwko Sechenovowi.
Tego jeszcze nie powiedziałem. Po tym, co mi pokazałaś? Tak. Jestem ciekaw, co ma do powiedzenia. Słuchajcie, ja klasycznie jak Wiedźmin, zabijam potwory, a to jest człowiek, no. Gra zapisana, ale o co? Można naprawić. Co? Co to było? Co takiego? Nic. Przetrawiam, co mi pokazałaś. Dlaczego mi pomogłaś? Może mi na tym zależy? Poza tym tu nie chodzi o ciebie. No, nie tylko o ciebie. Jeśli tu pracowałaś, dlaczego nie próbowałaś tego powstrzymać? Myślałam, że tak właśnie trzeba, że to będzie dobre dla całego Związku Radzieckiego. Kiedy zrozumiałam, co tu się dzieje, naprawdę musiałam zaczekać na odpowiednią chwilę. Musiała. Z Wiktorem zaryzykowaliśmy wszystko i resztę już wiesz. Dobra, dalej. Obiekt testowy nie wychodzi z nimbą. Natychmiast. Hej, majorze. Nic mi nie jest. Ostatnio głowa mi pęka i widzę różne rzeczy. No taka właśnie robota, widać. Rozumiesz? Nie będzie wyjątku. Niczego nie będziecie pamiętać. Halucynacje to poważna sprawa. Cóż, jestem neurochirurgiem, zapewne mogę pomóc. Jeśli wszystko pójdzie dobrze. Nie, dzięki. Wystarczy urlop. To znaczy, o ile wszystko dobrze się skończy. No dobrze. Ja za nią mam iść. Ja idę przed nią. Udaję, że wiem gdzie iść, no dobra. Zanim ona przyjdzie, to my sobie tutaj opierdzielimy temat, nie? Panty. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. Słuchaj, w sprawie Wiktora... Co? A miałeś wybór? Mogłeś się zachować inaczej? Powiesz mi teraz, że jest ci przykro? Co? Nie jest mi przykro. Oczywiście, że nie. Tylko wykonywałeś rozkazy. Czas już leci na odpowiedzi. Posłuchaj, przykro mi, ale nie chcę o tym rozmawiać. Kochałam go, kiedy był inny. Był miły, wyrozumiały i nie zabijał innych. Wystarczy. Nie mam teraz czasu na pogaduszki. W porządku. Dokładnie. Miłego oglądania. Do oglądania czego? Opieraj się, kochany. Opieraj! Ja mać! Mam dość tych cholernych halucynacji. Widzisz przed oczami kolorowe plamy? Czy postrzeganie tego świata się zmienia? Dokładnie. Wiesz, o co chodzi? Kraczałeś do limbo, ale tego nie da się powstrzymać. Jak to przerwałeś? Nie wiem. Jakby wzywał mnie kawałek polimeru. Wygląda jak duża kropla. Tutaj, wprost nad nami. Widzisz go? No coś tu pływało. Jak to? Przecież ja go widzę. Cholera, ja nie widzę. Już go nie ma. To są tylko halucynacje. Efekt uboczny operacji, którą przeszedłeś. Reakcja uszkodzonego mózgu na obecność implantu neuropolimerowego. O czym ty w ogóle mówisz? Jakiego implantu? Seczenow nic ci nie powiedział? Naprawdę nie wiesz, co się z tobą dzieje? Zaraz, ty wiesz, co jest nie tak z moją głową? Nie wykrywam żadnych zmian wewnętrznych, majorze. Ale wasz implant polimerowy Woschod odbiera niezidentyfikowany strumień danych zewnętrznych. Co to za interfejs? Z kim ty rozmawiasz?
Interesuj się. Nazywają to czatującą rękawicą. To jest i w rękawicy polimerowej. Nieważne. Charles, co ty wygadujesz? Charles? Czekaj, Charles. Jakie dane? Jaki implant polimerowy? Implant polimerowy Woschod powstał na podstawie danych z eksperymentów przeprowadzonych przeze mnie. Z eksperyment? Dymitra. Co? Przez ciebie? Dlaczego nazywasz doktora Zeczenowa Dymitrem? Kim ty jesteś? Towarzysz majorze, trudno to wyjaśnić. Ja... Charles, czemu nagle trzeszczysz? Co tu się do cholery dzieje? Weź się w garść, majorze. Jeśli jest tak, jak myślę, powinnam teraz uzyskać dostęp do archiwów. Masz kurwa mać. Tam będą zapisy na wideo. Dobra, włamie się. Nie tak szybko. Imię Hariton Zacharow. Kod Puszek. Dane prawidłowe. Puszek o Puszek i pasuje. Gra zapisana. Nie no, ta historia to musi tutaj... Bo ja sam będę zaciekawiony, o co tu chodzi. Czym jest Charles? Mówiąc krótko... Twój Charles to profesor Hariton Zacharow. Faktycznie krótko. Jak to możliwe? Profesor Zacharow pracował nad podsystemami kolektywu. I nad modułem. Tym, który wszczepiono tobie. Powiedziano nam, że przeprowadził liczne eksperymenty na sobie. Efekt był katastrofalny i niespodziewany. Na sobie? Kompletnie zgłupiał czy co? Zdecydowanie. Czyś to zdurniał, stary? Zacharow był mizantropem z obsesją na punkcie nauki. Podejrzewam, że wcale nie zależało mu na własnym ciele. Kiedy się zorientowałaś, że Charles to Zacharow? Dosłownie przed chwilą. Kiedy się wyłączył. Nie miałam pojęcia, że Sechenov ukrył jego świadomość w twojej rękawicy. To ta nazwa Charles dała mi do myślenia. A więc Charles nie jest już osobą, tylko urządzeniem? Nie wiem, bardzo możliwe. Tylko, że to urządzenie bazuje na paradygmacie i doświadczeniach jednego z największych geniuszy Związku Radzieckiego. I po co on Sechenovowi? Sechenov nie pozbyłby się czegoś, co może wykorzystać. Łatwiej mu dostosować wszystko do własnych potrzeb. Pewnie już to zauważyłeś. Jeszcze nie. Zabawne jest, że chyba się zaprzyjaźniłeś z tą rękawicą. No, sporo razem przeszliśmy. Mam uczucia, wiesz? Jako żywa osoba. On też. On już nie. Jak możesz o tym mówić z takim spokojem? Dla mnie Hariton Radionowicz od dawna już nie żyje. Już opłakałam jego śmierć. Poza tym jestem naukowcem. I bardziej niż śmierć niepokoi mnie mieszanie ludziom w głowach. No i dobra. Jak się tam dostaniemy? Stały dostęp do archiwum ma niewielka grupa osób. Sechenov, dyrektor Akademii Lebiediew i Zacharow. Jebiede. O czym właśnie mi przypomniałeś? Puszek? Co byśmy zrobili, gdyby hasło nie zadziałało? Puszek, przez to mamy te ręce takie w tych takich... Ale jak przenosiliśmy się do tych krain, chyba, nie? Za doktora Zacharowa. I teraz dowiemy się całej prawdy o tobie. Witajcie, Haritonie Zacharowie. Jaki temat interesuje was dzisiaj? Agent P3, prywatne dokumenty. Znaleziono w archiwum 42 nagrania audio. Od którego chcesz zacząć? Wszystko mi jedno. Wybierz którekolwiek. Dobra, jedziesz. Jeszcze sobie idę zobaczyć, czy tu coś jest. Co tam? Jeszcze jedno. A tam coś leżało też? Stąd coś... A tu? A po prostu. No łeb jechało. Jakby kto pytał? Dobra, z tej strony tam nie było, okej. Okay. W ogóle to, ten motyw? No też bardzo dobry screen, nie? Nie wiem, czy się uda. Może tu wskakuje cały czas to. Ale się udało, dobra. Niewygodna prawda. O.
Przyniosłem płytę. Ej, jak w tym? Ej, czajcie, jakbyśmy grali, by była 23:35, ale bym się ostrał. No mam jakąś płytę. Czy jeszcze jakaś leży? Spróbuj tego. Rozpoczynam odtwarzanie. Po wydarzeniach w Bułgarii agenci byli ciężko ranni. Właściwie znajdowali się w stanie śmierci klinicznej. Agent Blesny nie dało się uratować, ponieważ agent Pluton był w lepszym stanie. Udało się go przywrócić do sprawności bojowej. Niestety, niemal zniszczone kończyny trzeba było amputować i zastąpić najnowszymi protezami. Przecież wiem, że połowa mojego ciała to protezy. To nic. To tylko ogólne spostrzeżenia. Wybierz inne nagranie. No już jedno mam. Druga mam poszukać. Zdecyduj się na coś. Cicho, tu coś leży. Odtwórz to. Rozpoczynam odtwarzanie. Po odzyskaniu sprawności agent wykazał znaczne zmiany w osobowości, w tym we wzorcach zachowania i mowy. Dlatego podjąłem decyzję o usunięciu go z jednostki Argentum. W celu wyeliminowania ryzyka powrotu pamięci, Pluton otrzymał nowy pseudonim P3 i trafił pod moje bezpośrednie dowodzenie i nadzór. Kontakty P3 z Argentum zostały ograniczone do minimum, a personelowi jednostki zakazano wymienienia w jego obecności pseudonimu Blesna. Skwary. Wezmę jeszcze inne. Co? Seczenow trzyma się na smyczy. Robi z tobą, co mu się podoba. Słuchaj, on mi uratował życie. Czy twoim zdaniem nie wiem, że jestem eksperymentem? To moja praca. Zgłosiłeś się na ochotnika, he? To wyjaśnij mi, dlaczego jesteś taki nieposłuszny. Bo wcześniej zawsze mi mówili, co ze mną zrobią. Wezmę następne nagranie. Dobra, no z chęcią bym też to jakieś tam nagranie działał. Nie widzę. Ja wszystko już wiem, ale ty naprawdę powinieneś usłyszeć prawdę. Widzicie jeszcze gdzieś jakąś płytę? Gdzie jest te panie? Przecież to jest też sporo, takie chodzenie bezmyślne i szukanie. Czy to może być wszędzie, nie? Nie, no to musi być gdzieś do góry, bo... Może tym razem z tej strony. Nie, no tutaj nie ma, nie widzę. Jeszcze raz pójdę z tej strony. Ten, ale serio. Serio nie widzę, a z góry? No kurde, może jakaś podpowiedź, no.
Nie no, serio? Słuchajcie, no czy ja muszę skorzystać z odpowiedzi, żeby poszukać? To coś tam? A gdzie nagranie, które mam odtworzyć? No nie wiem właśnie. Ja pierdzielę. Odcinek będzie trwał 3 godziny, bo ja tyle będę szukał nagrania, nie? Już serio, idę po kolei, po wszystkich tych, nie? Wszystkie szafki opierdzielam. Raczej będzie z tej strony, bo z tej strony było, do góry było, to musi być na tej stronie gdzieś. Tutaj ani nie możemy żadnej broni, ani w odpowiedzi użyć tego skanera, no. Wy jak będziecie oglądać, pewnie będziecie się śmiali, że no sorry, przecież leżało. Tyle razy minąłeś. Nie wierzę po prostu, nie? No, kocham takie misje. Kurde, no nie możesz mi powiedzieć, to jest. Zdecyduj się na coś. No nie no, muszę zobaczyć gdzie to jest, bo po prostu będziemy 3 dni szli, nie? Aha, i nawet, słuchajcie, nie ma tego... Niewygodna prawda, no dobra. Ja bym chciał to zrobić, słuchajcie. Ja zobaczę tylko gdzie to jest na tym. Gdzie są te płyty, tylko zobaczę. To jest przecież chore. To jest, słuchajcie, chore.
Ej, on tu może skanera używać. To jest niedorzeczne. Jak to jest możliwe, słuchajcie, że ona tam może używać skanera. Odsłuchajmy to nagranie. Procedura. Implantacja neuropolimerowego rozszerzenia Voskhod. Cel. Całkowita eliminacja destrukcyjnych impulsów wyzwalanych przez traumatyczne wspomnienia. Pacjent major Siergiej Nieczajew. Kryptonim Pluton. Próba trzecia. Pierwsze dwie operacje zakończyły się niepowodzeniem. Pacjent w trakcie misji w Bułgarii doznał ciężkiego urazu mózgu, którego nie udało się wyleczyć. Ze względu na zakres nieodwracalnych uszkodzeń, prawdopodobnie konieczna będzie eutanazja. Słyszałeś to? Chciał cię zabić. Częściowe uszkodzenie płata czołowego mózgu powoduje napady niepohamowanego gniewu. Ze względu na obecność stalowych protez, pacjent jest niebezpieczny dla otoczenia. To wyjaśnia twoje napady. Ze względu na nawracającą tymczasową niepoczytalność, pacjenta umieszczono w surrealistycznej, psychodelicznej rzeczywistości, co uniemożliwia mu przyjęcie konsekwencji agresywnego zachowania. Nie rozumiem. Możesz mi to wytłumaczyć? Nie spodoba ci się to. Pacjent doznaje intensywnych halucynacji. Znów widziałeś żonę, mój drogi. Skąd pan to wie? Implant polimerowy Voskhod da pacjentowi fikcyjne wspomnienia i pozwoli pokonać obsesję na punkcie zmarłej małżonki. Twojej żony. Bzdura, nie byłem żonaty. Implant polimerowy Voskhod umożliwi nam umieszczenie świadomości pacjenta w fikcyjnym świecie limbo. Elektryczny impuls, wysyłany bezpośrednio do przysadki mózgowej, przełączy majora w tryb bojowy na życzenie. Pragnę zaznaczyć, że stanowczo przeciwstawić. Co za brednie, przecież to niemożliwe. Obawiam się, że możliwe. Seczenow może wysłać twój umysł do osobistego raja, naciskając tylko jeden przycisk. A ciało? Twoje ciało zabije każdego, kogo on sobie zażyczy. To wszystko jest bez sensu. A te halucynacje to też Seczenow? Nie. Halucynacje to tylko mechanizm obronny twojego mózgu. Dlaczego w ogóle miałbym wam wszystkim wierzyć? No właśnie. Szef nigdy by mi tego nie zrobił. Tak, oczywiście. Tak samo jak nie wymazałby ci każdego wspomnienia o żonie. I nie zaprojektował kolektywu jako systemu masowej kontroli umysłu. A kto powiedział, że to zrobił Seczenow? Nawet nie widać, kto siedzi w fotelu. Nie wierzysz mi, to go sam zapytaj. No i chuj. To jaki jest plan, majorze? Plan jest taki... Seczenow czeka na nas w Czełomieju. Jeśli chcemy go powstrzymać, musimy go zmylić. Przyprowadzisz mnie jako więźnia. I co potem? Potem będziemy improwizować. Czyli tak jak zawsze, szary. I tak było, majorze. Przemyśl to, tymczasem ja postaram się zhakować windę, która nas stąd zabierze. Aha. Teraz słuchasz, skurwielu? Majorze, ja nie mam danych na temat tego zdarzenia. Próbujesz zrobić ze mnie idiotę, co? Witaj w klubie. Jak to nie masz danych? Od początku o wszystkim wiedziałeś. Nie bez powodu nazywasz się Charles, co? Jesteś Chariton Zacharow, Tymendo. Masz na to jakieś wytłumaczenie, co? Nie ma czego wyjaśniać, majorze.
Sam jesteś dla mnie jak taki Charles, tak jak ja jestem dla ciebie kimś zupełnie obcym. Najpierw Sechenov mnie zamordował i zrobił ze mnie polimerową maź, a potem zorganizował ci pranie mózgu i tobą manipulował. Jak miałbym któremuś z was ufać? Dlatego udawałem gadającą rękawicę, żeby zobaczyć, na czym stoi. No dobra. W sumie chyba zrobiłbym to samo. To co teraz zrobimy? A co nam pozostaje, Sergiej? Jesteśmy przyjaciółmi i obaj znamy prawdę. Musimy wrócić do Sechenova, naprawić tę niesprawiedliwość i zemścić się za to, co nam zrobił. Chyba masz rację, Haritonie. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Jesteś dobrym człowiekiem, majorze. Przykro mi to mówić, ale jesteś pierwszym żyjącym przykładem zwykłego ogniwa w sieci Kolektiv. W poniedziałek wszyscy, którzy przeszli polimeryzację, będą równie ulegli jak ty. Cholera, nie mogę do tego dopuścić. Słuchaj, przecież to ustrojstwo, urządzenie myśl. Można zdjąć. Niestety, to nikogo nie ocali. Jedynie pogorszy sytuację. Jak to? Ponieważ wszystkie wasze myśli są bezużyteczne. Sygnały z polimeryzowanych osób będą przesyłane do robotów i innych urządzeń przez myśli, ale to nie one czynią z nich część Kolektivu. Ale taki soczysty odcinek wyjdzie. Ale to jedynie uniemożliwia danej osobie wykonywanie połączeń i wydawanie maszynom poleceń. To jak Sechenov będzie wszystkich kontrolować? Wydaje mi się, że zostanie nam ostatni odcinek. Neuropolimerowy przyłącza ludzi do Kolektivu. Zagnieżdża się w mózgu i na stałe łączy go z siecią neuronową. Efektu takiego zastrzyku nie da się odwrócić. Każdy, kto go otrzymał, już na zawsze stanie się częścią Kolektivu. A ja naprawdę byłem żonaty? Jak ona miała na imię? Jekaterina. I nie spodoba ci się, co teraz powiem, towarzyszu majorze. Jekaterina. Już to słyszałem, ale wątpię, by cokolwiek mnie teraz zaskoczyło. Oboje służyliście w jednostce Argentum. Jekaterina, a dla ciebie Katia, była doskonale przeszkoloną agentką. Nie moglibyśmy tego mówić w trakcie... w balecie, którego uczyła się od dzieciństwa, jak i w sztukach walki. Puść jak gdzieś? Balet i sztuki walki? Chcesz mi powiedzieć, że metalowe bliźniaczki szefa... Nie ma mowy, zmyślasz! Szef w życiu by czegoś takiego nie zrobił. Spójrz na mnie, towarzyszu majorze. Po śmierci moją świadomość umieszczono w tej rękawicy. Po śmierci twojej żony jej świadomości nie udało się uratować. Sechenov zdołał jednak umieścić zapis jej umiejętności w matrycach swoich ochroniarzy. A on tu pokazywał wszystko. Ale ja pierdolę, tak? Niemożliwe! Linda czeka, majorze. Możemy się stąd wydostać. Ej, chyba tu było wszystko pokazywane. Dobra, Winda czeka, gra zapisana. My się widzimy w następnym odcinku. I oczywiście na lajtach. Słuchajcie, tu było chyba wszystko pokazywane. No trudno. Zobaczycie, on tam opowiadał, a tu pokazywał. No ale dobra. Słuchajcie, następny odcinek to już będzie chyba finał, tak mi się wydaje, że sobie polecimy wtedy do końca. A póki co, czym ta się na razie go dalej. Если только захотите, будет личный водолаз на неделю.